To co, zrobiliśmy sobie 14 okrążeń, 15 mi się włączyło teraz, na Goliacie. Wziąłem samochód, który ma bonus do expa, czyli powinienem dostać więcej doświadczenia, a dzięki temu prawdopodobnie więcej wheel spinów. Nie wiem, będzie ich może z 10, może 12, jak myślicie, ile może być za 2 godziny i 9 minut jazdy bez przerwy na kierownicy. Postanowiłem sobie tak pojeździć dzisiaj. No myślę, że już jakaś tam sumka się uzbierała. Rywala tutaj pokonałem, więc spoko. Teraz muszę wyjść z zawodów. Cyk. Mam nadzieję, że wszystko będę miał. Uwaga. O! Proszę bardzo, 1 399 000 kredytów. Influence 301 000? No i wbijamy poziomy teraz. To tyle? Wheel spin 1. Ile tych wheel spinów będę miał? Dobra, trochę się wbija tych poziomów. Zobaczymy, no nie będzie tyle co za 50 okrążeń, ale zawsze coś, nie? No chyba można pominąć. Kurde, wbija się. Chyba można pominąć, nie? 57, 8, 9, 60, okej. Okay. Losuje się jeden wheel spin jakiś. I 5000 kredytów, dobra. No thanks. Jak to się wychodzi? Czekaj. No thanks. Pokonałbym go? Oj, mogłoby być ciężko tego Pablo pokonać. Może tym samochodem, może nie tym samochodem. Dobra. I zobaczmy teraz. Zrób Goliata limuzyną. ile mam wheel spinów? Bo jestem ciekawy. Czy w ogóle ileś tam mam? Mam... No, coś tam się pojawiło nowego. Czekaj, 15 mam. Czyli jest ponad 10, tak jak liczyłem. Nie ma jakoś tam bardzo dużo. Ale dużo dostałem kredytów, czyli wydaje mi się, że chyba lepiej jeździć w taki sposób, żeby mieć więcej tych kredytów, nie? Niż expa wbijać. Jakbym wziął jeszcze Reventona i przejechał te 15 okrążeń. No, przejechałem 14, tak? Jakbym przejechał te 14 okrążeń, to bym chyba miał po prostu więcej kredytów i to by się bardziej finalnie opłacało, nie? Niż te wheel spiny. Właściwie to z poziomów wheel spinu dostałem niewiele, naprawdę. Otwieranko. Proszę bardzo. Jest Mercedes GTR, ale ja już go chyba mam. Cyk, 20 000. 10. No tutaj z wheel spinów będzie niedużo. Super wheel spinów mam ze 2 chyba. Cyk. Cyk. I 5 000. No takie lipne te nagrody, nie? Nic specjalnego. I tak, super, nie, super wheel spinów mam 1. Więc jak coś dropnie fajnego, to tylko tutaj. Teraz taktyczna sfera, tak. Jest Renault i jest Corvetta. Czyli nic specjalnego. I jeszcze mamy wheel spiny tutaj, powinienem mieć w giftach. Tak. Mamy 2 super wheel spiny. Także wheel spinów niedużo z tego było, nie? Warto było chyba wziąć... O, Pagani się dropnęła, bardzo fajnie. Nie mam jeszcze tego samochodu Pagani Huayra. Zaraz sobie ją weźmiemy. I... Morcielego tam było. Fiesta GRC. Nawet spoko. Ale Murcielago mogło dropnąć. Murcielago można kupić, czy nie? Murcielago. Muszę sprawdzić. Siema Hubert. Pierwszy raz nadajemy. No to baw się dobrze, ziomeczku. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja zobaczę, czy Murcielago można kupić, bo jeśli tak, to chyba bym kupił. Czekaj. Lamborghini. Where are you? A jest do kupienia, nie mam kupiony. 500 000 kosztuje. Prawie za darmo. Kupuję. Bardzo fajne auto.
Jakieś tutaj malowanka są. Sobie wezmę to. Cyk, cyk, cyk. 500 000, proszę bardzo. Czyli warto było wziąć faktycznie tego Reventona, żeby mieć kredyty, nie? Na tym Goliacie. Także dobrze, że więcej okrążeń nie przejechałem. Ale i tak sporo kredytów, no bo tam ponad 1 000 000, nie? Dostałem za to. Także myślę, że ciekawa nagroda. Tak sobie wygląda. Pan Murcielago. Bardzo ładne auto. Strasznie mi się podoba ten model. No dobra. I sobie dropnąłem Pagani. Poganina sobie dropnąłem. Gdzie jest ten Poganin? Pagani. Wajra. Tutaj. A dobrze, że zrobiłem, że jej nie kupowałem. Zobaczcie, jest dokładnie w klasie S1 900 punktów ma. Tutaj znamy ten samochód, nie? Mamy zmienną aerodynamikę. Mamy takie śmieszne łopatki z przodu, śmieszne łopatki z tyłu. Cyk, możemy otworzyć tutaj maskę. Właściwie nie wiem, czy to bardziej powinno się mówić na maskę, to raczej z tyłu, nie? Tu jeszcze coś można... O, tu mamy bagażnik na chleb, jakby ktoś tam chciał sobie kupić, nie? Można sobie schować tutaj coś. Także bardzo fajnie. Pagani Huayra. Cyk, zobaczmy jak to jeździ. Nie jeździłem jeszcze tutaj. Forza, 500 000 prawie za darmo. No tak, GTA 5 000 000 to jakiekolwiek auto. Tak. Teraz skrzynia sekwencyjna, tak jak powinno być w tym samochodzie, no bo w tym samochodzie raczej sprzęgła nie uświadczymy. A ja przeważnie gram ze sprzęgłem. Nawet w samochodach, które powinny mieć tylko automat. Jak weźmiemy sobie widok z maski, widzicie co się dzieje tam z przodu? Gdy hamujemy. Śmieszne to jest, nie? Z przodu mamy takie spoilerki. I są też takie z tyłu. Podczas skręcania one też się ruszają. To jest dosyć charakterystyczne dla tego modelu. O, widzicie? Troszeczkę się tam złożyły. Przy wyższych prędkościach oczywiście. No i świetnie to wygląda przy hamowaniu. Aja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 j
Bardzo fajny samochód. No i oczywiście jak się przyjrzycie, to z tyłu też te łopatki będą się... A ja standardowo sprzęgło naciskam. Z tyłu też te łopatki będą sobie działać. Też przy hamowaniu będą się podnosić. O, widzicie? Cyk. Kto ma z was Pagani Wire już w Fordzie Horizon 4? Tak to wygląda. Czyli żeśmy sobie trochę tylko tam zdobyli tej kasy na Goliacie. Tak naprawdę jakbyśmy chcieli sobie jechać wyścig typowo na kasę, to są tutaj takie w Fordzie, gdzie się jedzie cały czas po autostradzie w jedną i w drugą stronę. Ale wydaje mi się, że chyba to jest tak liczone, że im więcej czasu spędzimy na trasie, tym więcej hajsu dostajemy. O, może tak to działa. Pagani Huayra. No i fajna zdobycz dosyć. Tam jeszcze była Corvetta i chyba ten... To Clio takie w wersji Forza, ale to nic specjalnego. Clio jest dosyć częste. Często można spotkać. No ale z Huayry się cieszę. Zobaczcie, jakie zegary tutaj mamy. Śmieszkołe, nie? Ej, patrzcie, zobaczcie na ten, na zegar po prawej stronie. Mamy licznik, w drugą stronę się kręci niż w normalnych samochodach, nie? Widzicie? Jedziemy sobie 100, 120, 200. Ja nie wiem, czy to w milach wyskalowane? Patrzcie. Coś nie tak. Chyba. Patrzcie, jadę 200, 213, a tutaj nawet nie wskazuje 210. Ale to może dlatego, że kamera jest troszeczkę zakrzywiona na tym widoku i ten zegar nie jest tak dobrze widoczny. Fajna ta ządziara jest. Czy grałem w Vice City Stories? Nie, nie grałem w Vice City Stories, niestety. Pograłbym.
Jak myślicie, ta aerodynamika coś faktycznie pomaga w tym samochodzie? Zonda jest fajna, no jest fajna. Kurde, zagapiłem się na czat. Się rozbiłem. Muszę sobie wyłączyć te uszkodzenia kosmetyczne, chyba. Pokaż całą, tak wygląda sobie ta moja zdobycz. No nic specjalnego, ją można kupić chyba za parę milionów. W Fordzie się bardzo szybko pieniądze zdobywa, więc to nie jest problem. Ale faktycznie te uszkodzenia kosmetyczne można sobie wyłączyć, bo to tutaj jest takie... Po co mi to? Gdzie ja tu mam? A, wyłączone mam. To czemu mi się na wyścigu włączyło? Bez sensu. A, to od razu jak tu już byłem, to mogłem włączyć sobie manualną ze sprzęgłem. No. Cyk. I teraz mam. Pagani łajże, sprzęgło. I na drążku zmiana. Jeszcze driftowanie mi nie idzie. Ale uczę się. Na koło go. O, tutaj by było ciężko na koło. I ciężko. Ale powiem wam, że na padzie w trybie symulacyjnym też się ciężko driftuje. Też trzeba się namęczyć. No, pomijając fakt, że ten samochód akurat driftowozem, to on nie bardzo jest. O, patrzcie, jaki skręt. Cyk. Przesterowane. Dokładnie. No nic, ja sobie ćwiczę to driftowanie w Fordzie. Zanim mi to super będzie wychodziło, to trochę czasu minie. No ale Goliat ukończony, 15 okrążeń. Ręce mam trochę rozgrzane, dłonie i ręce, w ogóle całe ręce mam takie rozgrzane. Czuję, że mięśnie mam takie trochę zmęczone, ale to tam nie jest jakoś bardzo uciążliwe. Podejrzewam, że gdybym przejechał 50 okrążeń, to by mogło być gorzej. Zdecydowanie. Pamiętam, że jak grałem na padzie, to miałem nawet takie odciski. Od tych triggerów i tak dalej, więc jest to trochę bardziej takie... Ale ślisko, kurde, co to tak ślisko? Człowieku. Strasznie. Pogani.